Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale na moim kanale. Newcastle United, czyli popularne sroki, wróciły do Premier League w wielkim stylu. Ten zespół trzeba kojarzyć chociażby z rewelacyjnego filmu Gol. Santiago Muniz, Newcastle United, no jeżeli nie wiecie, o czym mówię, no to macie sporo do nadrobienia. Moi drodzy, z okazji wypuszczenia TOTS-ów Championship pojawiło się naprawdę wiele, wiele rewelacyjnych kart, które nie odstają jakością ani trochę od zawodników z głównej klasy rozgrywkowej, czyli oczywiście z Premier League. Dzisiaj zagramy sobie trio z Newcastle i zobaczymy, czy ta drużyna będzie miała szansę w starciu z Chelsea, Manchesterem United, Liverpoolem czy City. Jeżeli odcinek się wam spodoba, to zachęcam do zostawienia kciuka w górę. A teraz oglądamy. Jak widzicie, mamy tutaj mój skład z Ligi Angielskiej. Zmieniłem tutaj tylko i wyłącznie formację z 4-3-2-1 na 4-3-3. Standardową wersję 4-3-3. No i moi drodzy, jak widzicie, mam 5 kart TOTS w prawym dolnym rogu. Dwie karty samodzielnie trafiłem, jest to oczywiście Driussi i Fazio, ale pozostałe karty umieszczam właśnie w tym składzie. I na sam początek leci Junior Shelby z właśnie Newcastle United. Rewelacyjnie wygląda jego karta, zarówno na pomocniku defensywnym, jak wydaje mi się, że spokojnie na SPO, chociaż brakuje mu troszeczkę sztuczek jako na SPO, będzie się spisywał naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W ataku natomiast będzie grał niesamowity Gale. I jego karta początkowa w FIFA 17 to była srebrna karta 73 overalla. Teraz przyrównajcie ją sobie do tej o. No i popatrzcie na to, gościu jest naprawdę niesamowity. 90 rocznik, no a jego statystyki: 92 tempa, 94 strzałów. Jedyne co, to pamiętam, że ja grałem tą kartą właśnie srebrną, jak nagrywałem odcinek z Jacobem, gdzie ja grałem właśnie składem z drugiej ligi angielskiej, i jedynym problemem u niego to była stamina. On miał naprawdę masakryczną staminę i po 45 minutach nim się nie dało grać. Zobaczymy, czy ta karta Team of the Season ma to poprawione, mam nadzieję, że tak. No ale jak widzicie, mam tutaj, powiedziałem, że będzie trio, to będzie jeszcze trzeci zawodnik z Newcastle United. Będzie to Rich, tak jest, moi drodzy, ten młody zawodnik, chociaż czy nie młody, ale zawodnik, który teraz rozbłysnął. Stary też nie jest, nie wiem co ja gadam. Zawodnik 87 punktów overalla, statystyki całkiem fajne, bardziej wydaje mi się z tymi statystykami by się nadawał właśnie na takiego typowego SPO, aniżeli na skrzydełko, no ale jest tutaj już zrobiony na tą pozycję, więc zobaczymy. No i dużo osób mówi, że Grosicki idealnie będzie się nadawał na prawe skrzydło do Newcastle United, no i ja nie zaprzeczam, widziałbym tam Grosika, ale prawda jest taka, że Matt Rich tanio skóry nie sprzeda i Grosicki nie będzie miał tak łatwo. Moi drodzy, tak prezentuje się ten skład, jest to połączenie Ligi Angielskiej oczywiście z drugą ligą angielską, czyli Championship, Premier League i Championship. Fajne to połączenie, rewelacyjnie wyglądają te karty Team of the Season, naprawdę design kart FIFA 17 jest obłędny. Te dwie karty sobie tutaj zostawimy, Fazio i Driussiego. No i moi drodzy, czas zagrać tymi kartami, sprawdzić, jak się będą spisywać na boisku. Zagramy sobie jeden meczyk, no i zobaczymy, czy będą tak samo dobrzy, jak wyglądają na papierze, bo ich karty naprawdę imponująco. Wyglądają imponująco, wyglądają. Mamy przeciwnika, zobaczmy, jak wygląda jego skład i co my tutaj mamy. Liga angielska również, fantastyczni zawodnicy: Smalling, Bailly, Azpilicueta, Martial, Daniel Sturridge, Roberto Firmino, Wayne Rooney, Herrera, Mane, Coleman, Telefon, Cicho i Jasmir Begovic na bramce. Zobaczymy, który skład okaże się lepszy. Okaże, kurde, co ja mam. Gale, podanie do Herrery, Herrera do Richa i Rich, pierwszy strzał w tym meczu, ale zablokowany i będzie stały fragment gry. Dośrodkujemy sobie właśnie tutaj Shelby, Boże, nie wiem jak się do końca czyta jego nazwisko, ale z głowy odbiła się ta piłka tam kilkukrotnie, taki troszeczkę ping-pong z tego wyszedł, no i niestety nic tutaj nie będzie. Alex Hunter przyjął piłkę, wciąż Shelby przy piłce, podanie do Gale'a i Gale strzał, broni Jasmir Begovic, niestety, ale całkiem ładna akcja, tak z niczego na dobrą sprawę. Raz jeszcze, Shelby, kolejne dośrodkowanie, tym razem tam był Luke Shaw, a teraz Anthony Martial, piłka znowu odbita, ogromne szczęście przeciwnika, nie ma bramki. Gale świetnym podaniem znajduje Richiego, Richie, dobitka Gale'a i to jest 1-0. Rewelacyjna dwójkowa akcja tej właśnie, tego duetu z Newcastle, moi drodzy. Najpierw Richie, później Gale i mamy brameczkę. Nie do końca tak to sobie wyobrażam, ale najważniejsze, że piłka znalazła drogę do siatki i pierwsza bramka Dwighta Gale'a w naszych barwach, w naszej drużynie. Elegancko, oby tak dalej.
Daniel Starry! Oj, ależ piękny strzał. Poprzeczka. No dobra, to był chyba taki strzał ostrzegawczy od przeciwnika. Martial opanował piłkę i Martiala, ależ tam dobra interwencja Azpilicuety. Jak przez cały sezon na dobrą sprawę. Ale Shelby teraz nie znalazł tym dośrodkowaniem, chociaż Richie jeszcze. Ależ zamieszanie i Richie raz jeszcze. Jest tam Dwight Gale, próbował z przewrotki to uderzyć, ale niestety nie ma bramki. Podoba mi się dynamizm tych zawodników, naprawdę. Ich dynamika gry. Oj, teraz niedobra interwencja. Może być niebezpiecznie, bai, ładnie. I koniec, po 45 minutach prowadzimy 1-0, ale zdecydowanie jest to zasłużone prowadzenie. Bramka Gale'a po dobitce, po strzale Richiego i o to chodzi, oby tak dalej. Trzeba postrzelać tutaj troszeczkę więcej. A może Alexem Hunterem spróbujemy uderzyć? Nie, wciąż... Ajajajajajajaj, niebezpieczny ten ślizg teraz. Może się to zakończyć kartką, a później w ostatecznym, w ogólnym rozrachunku bramką dla przeciwnika. Będzie strzelał! Łapie bramkę, Boże, łapie piłkę, a nie bramkę Thibaut Courtois. Luzik arbuzik, dobra, Kyle Walker. Herrera przy piłce, będzie dośrodkowywał! Dlaczego Martial na dupie usiadł zamiast strzelić? Dlaczego? Nie wiem, to było dziwne. A, rzut rożny, okej, dobra, już wszystko rozumiem. Zwracam, honor panie Martial. Dośrodkujemy sobie piłeczkę i może teraz w końcu coś siądzie. Ponad bramką Alex Hunter. W ogóle jestem strasznie ciekaw, jak poprowadzą drugi sezon The Journey. Słyszałem, że ze względu na fakt, iż Pogba ma być całą twarzą FIFA 18, ma ponoć odgrywać jakąś większą rolę właśnie w tym trybie fabularnym. Ciekawe, co to ma oznaczać. Okej, Daniel Sturridge! Thibaut Courtois, nie! Tak, wybili to! Mój Boże! Byłem przekonany, że to jednak wpadnie do siatki, ale na nasze szczęście Thibaut Courtois, rewelacyjna interwencja, a później jeszcze Luke Shaw uratował nam tyłek. Mega sprawa. Teraz ruszamy za to z kontratakiem. Richie, chociaż nie, on chyba na kontra... Co? Okej, jednak nie będzie kontrataku. Shelby wypuszcza Gale'a i Gale ze szansą na drugą bramkę. Gale! To może Shelby? Nie! Asmir Begovic również w formie. Mam tutaj starcie dwóch golkiperów Chelsea. I kurde, strasznie niefajna jest ta zasada, że jeżeli zawodnik ma poniżej 5 rozegranych spotkań, to że nie dostaje... No nie! O, dobra. Przeciwnik stwierdził, że jednak nie strzeli bramki, a tutaj był gol jak nic. Wracając do tego, co mówiłem wcześniej, strasznie głupia jest dla mnie ta zasada o nierozgrywaniu, o nieotrzymaniu medalu, jeżeli się nie rozegrało tam spotkań 5. No kurczę, Begovic przez cały sezon jest gotowy, trenuje normalnie, w razie wypadku jakiejkolwiek kontuzji, tak jak to miało miejsce w zeszłym sezonie, jest gotowy normalnie podjąć walkę i grać, teraz Hunter spierdzielił następną sytuację i kurczę, nie ma dostać medalu przez to, że no to nie jest fajne, naprawdę, tak mi się jakoś to nie podoba. Teraz będzie 1-1 jak nic! Thibaut Courtois, co on ma dzisiaj za dzień kota, to ja nie mam pojęcia. Dajcie znać, co myślicie o tej całej sytuacji z medalami, bo poprzednia akcja miała mieć miejsce. Poprzednia sytuacja, taka sama sytuacja była z Wasilewskim, też była podobna, no rozumiecie jak to. No wydaje mi się, że zawodnik, to że jest na przykład właśnie na to, dajmy na to, rezerwowy bramkarz, no to kurczę, on cały czas trenuje z tą, o nie, będzie karny, no to teraz będzie gol. Nie wierzę, Thibaut Courtois znowu broni. On jest cały czas gotowy, on jest cały czas z drużyną, trenuje, walczy. No i ej, to jest takie trochę niefajne, nie? No nie, co znowu te górne piłki? Co on nas tak z taką łatwością przerzuca? W końcu mu coś wpadnie, naprawdę. Przeciwnik się strasznie ożywił w tej drugiej połowie, w drugiej odsłonie tego spotkania, a nasz zespół za to stanął kompletnie. Nie podoba mi się to ani trochę i nie możemy pozwolić na stratę bramki. Kurczę, nie możemy sobie dać wykraść tych 3 punktów. Koniec! Nie daliśmy, mimo iż przeciwnik w drugiej połowie zdecydowanie się ożywił, atakował dużo częściej. Nawet nie wiem, czy w ogólnym rozrachunku nie wyjdzie, że to przeciwnik częściej atakował niż my. Zaraz zobaczymy. Nie, jednak w ogólnym rozrachunku wyszło, że to my tutaj mieliśmy przewagę, więc zasłużone prowadzenie, skromnie, 1-0. Ale moi drodzy, jak dla mnie największym takim pozytywem tego całego składu był Gale i Shelby. Shelby był wszędzie, jeżeli chodzi o środek pola, naprawdę rewelacyjne zagranie, odbiory piłki, świetny zawodnik. Gale tak samo, jeżeli chodzi o atak, bardzo dobrze, a Richie, tak jak mówiłem, no na te skrzydło się tak średnio nadaje, szczerze powiedziawszy. Na środek pola jak najbardziej, ale skrzydło
no nie za bardzo. Żeby nie być gołosłownym, to całe trio kosztowało mi około 200 tysięcy monet, nawet nie wiem czy, jakoś tak. No i szczerze powiedziawszy, zostawiłbym w tym składzie tą dwójkę, czyli Gayla i Shelveya, nie mam pojęcia, naprawdę przepraszam. A Richie, no nie za bardzo, po raz kolejny powiem, nie za bardzo na skrzydło, ale Gayle i Shelby naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się nimi grało, serio. Moi drodzy, polecam wam również spróbować przetestować jakieś różne karty, ze względu na fakt, iż teraz się już kończy, jakby nie patrzeć FIFA 17, bo te tocy to jest już taki pierwszy akord tej melodii, która gra co roku przy zakończeniu każdej FIFA. Tak więc radzę wam też spróbować, jeżeli macie jakieś monety, bo naprawdę teraz nie trzeba dużo monet, żeby móc potestować fajne karty, kupcie sobie jakichś zawodników, poeksperymentujcie, pograjcie, pobawcie się tą FIFA. No i mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, zasubskrybujcie mój kanał, mam nadzieję, że nie pożałujecie. A ja się z wami żegnam na razie i pa pa. No, możecie też zajrzeć na Instagrama i Facebooka, linki w opisie.